Jezus z Nazaretu. Recenzja filmu Franka Zeffirellego. Piotr Boroń. W pierwszych słowach zwracam się do słuchaczy i czytelników, którzy mają poniżej 40 lat. Otóż dawno, dawno temu, gdy wasi dziadkowie byli jeszcze młodzi, Polska nazywała się PRL, a komuniści głosili, że świątynie należy zamienić w magazyny lub sale kinowe, wielu, wielu dobrych księży rzeczywiście wyświetlało w kościołach filmy. Jeżeli zapytacie, no jakże to tak, to powiedzą, że siedzieli, a jeszcze częściej stali w dużym tłumie, było duszno, ale nikt nawet nie myślał o wyjściu choćby na chwilę, bo przecież straciłby jakąś część drogocennego filmu. Wtedy już prawie wszyscy mieli w domu telewizor, ale połowa filmów to były radzieckie historie wojenne, a reszta, nie najgorsze, ale nie religijne, filmy polskie. I jak lud pracujący miast i wsi był grzeczny, no, to raz na tydzień był jakiś film amerykański. A w kościele można było obejrzeć raz na dłuższy czas film religijny. To ciekawa kategoria. W tamtych czasach definiowana jako opowieść na podstawie Biblii lub żywotów świętych. Nie było raczej filmów skandalizujących z tego obszaru. One przyszły z czasem, dopiero pod koniec lat 70. W tak zwanym złotym okresie Hollywood, lata 50., 60., nakręcono dużo filmów religijnych. O Zeffirellim było dużo w recenzji Poskromienie złośnicy. Ale powtórzę, co najważniejsze. Zachwycam się nim jako reżyserem, który jest wierny dziełu. Stara się. Na podstawie którego utworzono scenariusz. Ta wierność Ewangelii w Jezusie z Nazaretu jest także. Choć łatwo można zauważyć, że w domu Mateusza, gdy Chrystus wygłasza przypowieść o synu marnotrawnym, to nie jest zgodne z Pismem Świętym. Ale czyż nie jest genialne skojarzenie tego z myślami, które targały Piotrem, gdy porównywał się z niegodnym Mateuszem celnikiem? On, uczciwy przedsiębiorca przemysłu rybołówczego, a pięknie uzmysłowił mi to spostrzegawczy ksiądz, że na tamte czasy posiadacz kilku łodzi zatrudniający kilkunastu pracowników to tak jakby dziś biznesmen o kapitale założycielskim miliona dolarów. Czyli Chrystus powoływał nie biedaków, jak to czasem lansują lewacy, gdy już muszą przyznać, że Chrystus to postać historyczna i chcieliby chociaż zrobić z niego działacza walki klasowej. A tymczasem w rzeczywistości Chrystus adresował nauki do wszystkich, tak biednych, jak i bogatych, tak nieuczciwych, jak i uczciwych. I oczywiście można podziwiać, jak długą drogę musieli przebyć w nawróceniu ci nieuczciwi, ale wbrew szerzonym nawet zambom aluzjom, ludzie uczciwi mieli i przecież mają wielkie szanse zbawienia. Zeffirelli wydobył też z Ewangelii ciekawy problem relacji między apostołami. Wiemy, że byli o siebie zazdrośni, że przyłączyli się do Chrystusa z różnymi motywacjami, a dopiero On ich dalej kształtował. Wiemy, a apostołowie chyba też wiedzieli, że Judasz podkradał pieniądze. Pisze o tym święty Jan Ewangelista. Wiemy zatem, że mieli różne grzechy i słabości, ale w końcu wszyscy, prócz Judasza, głosili słuszną naukę. I to najważniejsze. Tak jak i dziś, najważniejsze jest to, aby chrześcijanie przede wszystkim wiedzieli, co jest dobre, a co złe. Jest takie wspomnienie o prymasie tysiąclecia,
że kiedyś został zaczepiony przez któregoś z watykanistów słowami. No, w czymże to przejawia się ten sławny polski katolicyzm, jeżeli Polacy tak jawnie grzeszą, no choćby nadużywaniem alkoholu? A kardynał Wyszyński odparł: no właśnie w tym, że Polacy jeszcze sobie zdają sprawę z tego, że to są grzechy i się spowiadają. Znowu uciekłem od głównej myśli w dygresję. Wybaczcie. A wracam do wątku wierności Pismu Świętemu, bo jako człowiek skołowany współczesnymi manipulacjami tęsknię za kimś, kto poradziłby mi, które książki i filmy są dobre, a które odwodzą nas od ewangelicznej prawdy. Była dawniej taka instytucja, ale aż boję użyć się jej nazwy, bo została tak skutecznie zniszczona w naszej zbiorowej pamięci, że trzeba ogromnej pracy, aby przywrócić jej godność i sens. Ale też powiem z całą powagą, że dopóki się to nie stanie, to jako chrześcijanie będziemy manipulowani i rozpracowywani we wszystkim, co dla nas najcenniejsze. Fałszywi prorocy będą buszować wśród wierzących, a wierzący nie będą już pewni tego, w co wierzą. Jakże skuteczne było zdruzgotanie nawet wśród wierzących tej instytucji, dbającej o zgodność z Biblią dzieł, które ją mają propagować. Zeffirelli jest generalnie zgodny z Ewangelią, choć pewne rzeczy można mu wytknąć. Do nich należą w filmie bóle porodowe Matki Boskiej, których nie miała. A to teologicznie ważna sprawa. Poczytajcie o tym, bo przecież podziwiacie uczonych w innych wiarach, a nie chcecie być równie sprawni w wierze. Ach, ten polski katolicyzm serca, bez wdawania się w analizy biblijne. Czasem chronił nas przed wojnami religijnymi, a czasem zapędzał, jak dziś, coraz częściej, w kompleksy wobec Świadków Jehowy, Żydów, protestantów i prawosławnych. Film Jezus z Nazaretu jest też zwyczajnie piękny. Scenografia, kostiumy, charakteryzacja przenoszą nas w inną rzeczywistość. Nie przecząc temu, są w filmie pewne aluzje. Wizyta u Elżbiety to obraz Leonarda da Vinci. Piotr u Mateusza to jakiś obraz Caravaggia. Sugeruje pobawić się intelektualnie w skojarzenia z historią malarstwa. A jeżeli do obejrzenia tego arcydzieła jeszcze kogoś nie przekonałem, to podam kilku aktorów. Anne Bancroft jako Maria Magdalena. Anthony Quinn jako Kajfasz. Michael York jako Jan Chrzciciel. Laurence Olivier jako Nikodem. Olivia Hussey jako Maryja. Peter Ustinow jako Herod Wielki. Christopher Plummer jako Herod Antypas. Ernest Borgnine jako Centurion. Claudia Cardinale jako cudzołożnica. I wreszcie Robert Powell jako Jezus. Z życzeniami dobrego uzupełnienia rekolekcji wielkopostnych poprzez film. Piotr Boroń.